Mogę ci postawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Ciri? Ciri. Tak myślałam. Dobrze, że tam z nią pojechałeś. Urocze miejsce. Co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. A jak poszło z lożą? Ktoś zgodził się nam pomóc? Obawiam się, że nasze szanse bardzo stopniały. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Ale to nie czas i miejsce na takie dyskusje. Triss powie ci więcej. I po tym, co zrobiłeś w Kaer Morhen, przy rozmowie... Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Deyret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy, właśnie wszedł. Abifaria? A kto pyta? Chcemy porozmawiać. Zaraza. Lepiej za nim biegnij. Nowy Wiedźmin nam się szykuje. Teksty ma jak Geralt. Dobra, dawaj go. Ale że on klatą przewrócił Gertruda? Uważaj no trochę. To jest wstyd. Dawaj złodzieja. Cholera, wszedł na drabinę. Chyba czeka mnie kurde. Spazek na dachach. To myślałem, że się da, ale... Ale nie. To musi doprowadzić do jednak punktu kulminacyjnego. Patrzcie co robi. Nie wierzę. Dobra. Dobra, sprawdzimy. To tak musi być. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No, nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż martwy. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Opowiesz nam o czymś, a potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. To po co żeś tam leciał? Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Deyret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Podobno Deyret jest strzeżona lepiej niż twierdza Vicovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo, jak jest. To nasza szansa. Mówią, że z Deyret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował.
Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. Kurde. Szalony. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty, po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Dziękujemy. Widzisz? Nie było tak strasznie. Jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt. Gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście Oxenfurckim. Tak? Geralt! Co potworu? Pani! Nie chciałbyś mnie ukryć. Ja tu mam już damę do towarzystwa i nie tylko. Tak? Strasznie bladzi. Dobra, i teraz ciekawe, czy Zoltan, nie? Pomoże, bo ja wiem, że czasami z tym zadankiem nie było lekko. No zobaczymy, to się widzimy u niego. Zoltan! Zoltan? Da? Pomożesz? Margaritę trzymają w Dejret. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Racja, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Yen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. No i właśnie tutaj... Dzięki za rozmowę, do zobaczenia. Z tym zadankiem jest ciężko. Tym mahakamskim. Nic, lecimy do Yen. Wiecie co, to chyba jest tylko dostępne, kiedy nie pomożemy Triss uwolnić tych magów wszystkich i uratować, bo wtedy tu jest inna sytuacja, nie? W mieście. No ale w sumie zawsze robiłem to zadanie z Triss, więc ciężka sprawa. Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Do działa. Dobra, tutaj jest studnia. Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Skąd ta pewność? Gdzie ona w ogóle idzie? Tamtą stroną? Wywad Radowid? Ja mam dam Radowida. Jesteś Wiedźminem? Hierarchowie Nowymiarzy zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Groźny znak cechowy. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Ona ma zawsze rację. Wiesz, co o was mówią? To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. Potestyzator? Nie idziesz ze mną?
Przedzieranie się przez ruiny i kanały pozostawiam specjaliście. Jasne. Lepiej przyjść na gotowe. Gertrude, grabisz sobie. Grabisz sobie. Czuję się jak Geralt w wodzie. Dobra, robimy swoje. Uwolnić orkę. 3. Albo szczęki 4. Wybierzcie wasz ulubiony film. Myślę, że taki morski to ostatnio Avatar był fajny. Bardzo morski. O! Baba morska. No dobra, tym razem cmentarna. Mierdzi trupem tutaj. Ucho baby cmentarnej. Szukamy jakichś ważnych rzeczy. O, pokrętło. Mechanizm jest zepsuty. Brakuje jakiegoś elementu. Może uda się go czymś zastąpić. On jest niezastąpiony. Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. Elfich? O! Dzieje się. Utopce. W takim miejscu? Jak bagienniki. Nieźle. Może cię młynkiem scharatam. Kłak. A tu jest to, jak mieliśmy przejścia z Keirą, nie? Takie same rzeźby. W końcu to elfie ruiny. Może to się nada. Nada. Dobrze, że nie po hiszpańsku, bo byłby problem. A my tu. Piękny polski język. Powiem wam, że w Wiedźminie jest naprawdę rewelacyjny. To powinno wystarczyć. Takie słowa tutaj pasują do tych czasów. O, dźwignia. Ściana nie wygląda na solidę. Zatańczmy. Zatańczmy, gulu. Ty, gulu. Kurde, trupojad. On się rozprawi z nimi. A, widzicie. Trupojady. Szlak. Fajne te znaki. Nieboraki. Dobra, mutageny. Jeszcze z Regisem będzie trzeba pogadać. Co dalej? 15 lat w kanałach. Jak zwierzę. Jakiego intruza? Widziałeś kiedyś intruza? Tak wygląda intruz? Przypatrz się dobrze. Dobra, to wszystko mamy. Łowca czarownic. A, przegląda się kartą. Wszędzie te kajdany. Pikna sprawa. Buzdyganie mój, buzdyganie. Masz już dość? Ty chuju złamany! No nie wytrzymie. Taki obelgi? Kurde, mu rynkę odjął. Czarownik. A wy takich szukacie, co? Na służbę. Margarita. Kto? Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. Nie ma szans. Zgnijemy tu obie. Sheila? Złapali ją przede mną. Jest w ciężkim stanie. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Na piętrze. A tam była karta, nie?
No i patrzcie, jest Sheila. To zależne jest oczywiście od wyborów u Morświna, albo jak macie z dwójeczki save'a i ona też przeżyła. Ale kurde. No tu mało jest takich smaczków, ale na przykład postacie właśnie się pojawiają, a zwłaszcza Leto, nie? Leto jest chyba takim największym możliwym questem i postacią. No postacią na pewno jest największą. Okej, gnyby. Zatańczmy. Gdzie ty w ogóle dzwonisz? Do kogo ty dzwonisz? Uwielbiam to, czarownik. Czarownik jest najlepsze. Jakbym miał wybrać jedno określenie, to wybrałbym Gertrud. Czarownik. Zabił go, niemożliwe. A się uparł. Chcę go żywego. Panowie, czy wam się coś nie pomyliło? Wyglądacie jak Mengę. Jak Menda. Mendę. Czarownik zginął. Gdzie mi tam zagląda? Jakbyśmy walczyli kuszą, ale by były jaja. No dalej. Ile mam czeka? Co tylko na święcie. Na oczach wszystkich. Zdobądź klucz do dżungli. Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Idrus! Wracaj do piekła! Naczelnik? Chcę go żywego! Żywego! Zaraz się zatrujesz moją stalą. Dobra, tam już nie będę wchodził. Szkoda się babrać. Idziemy po swoje. Trzeba uratować Margaritę. Ale też nie wiem, czy to teraz, ale chyba zmienili właśnie twarz troszkę, nie? Margarity. Co robisz? Zaraz będzie tu Jen. Jak dorwę skurwysynów, którzy wam to zrobili. Jena. Ja już nie dam rady. Wytrzymaj jeszcze, musisz wytrzymać. Umrę, Jena. Jestem czarodziejką. Pozwólcie mi odejść z godnością. Jen, zabierz stąd Ritę. Geralt. Jena. Choć raz się z nim nie kłóć. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Zabawne. Kiedyś prosiłabym, żebyś tego nie robił. Nie prosiłabyś. Jesteś na to zbyt dumna.
Szcila de Tankerville. Makabra tutaj, nie? Tu jest akurat makabra z tą szcilą. No ale taka dodatkowa scena może tutaj być, jeśli ona przeżyła. Jeśli tak wybraliście lub... macie oczywiście ten save. Serio? Wieczny ogień? Wiesz co to jest wieczny ogień? To jest kłamstwo i degrengolada. Dobra, idziemy tu. Spokojnie się stąd wydostaniemy. Dziura w murze. No dobra. Tu jeszcze czekają. Obławą. Sporo doświadczenia. Mamy zrobione, no idziemy jeszcze do Triss. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? No i dlatego wybieram Yennefer. Nie przesadzaj, jesteśmy cali i zdrowi. Czego nie można powiedzieć o Imlericie? To jedyne, co mnie pociesza, ale nie usprawiedliwia ciebie. Wiesz, co mogło się stać? Ale się nie stało. Cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Nie histeryzuj. Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. Razem z Yen odbiliśmy Margaritę. Wiem. Jaskier przygotował jej pokój na piętrze. Odpoczywa i powoli dochodzi do siebie. A co z Keirą i Filipą? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy. Przeprowadziłam małe dochodzenie i dowiedziałam się kilku interesujących rzeczy. Mianowicie? Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? No i proszę państwa, udało nam się zrobić najlepszą opcję z Keirą, nie? Była w bitwie w Kermoren i skończyła z Lambertem. Takim chłopem. Super. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lok Muin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Artur de Vlester? Coś mi mówi to nazwisko. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na nodze obrączkę z Dwimerytu. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltor, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osobę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji?
Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Myślałem, że hydromancja jest zakazana. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl. No to w drogę. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie. Nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir megeila feilte. Gremedvir. Degniskerle espirsena a ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak łaźnie. Dijkstra. To on ją ma. Są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. Gdzie Dijkstra, tam i Filippa. To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka. Musimy się pośpieszyć. Idziemy do łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. Leziemy do łaźni. Filippa Eilhart. Najciemniej jest pod latarnią. No, mega questik. Gertrud Stris przy tych fontannach to... Mam nadzieję, że zdążymy. Że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców, a Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej glimeryt, Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. No to jest typowe, nie? To jest Wiedźmin w jednym słowie. Jedno słowo, które opisuje. O! Chyba nie docenili Filipy. Miałeś rację, czuję silną magię. Musimy wejść do środka. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt. Zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekał. Dobrze. Zaraz wracam. Ślepi idioci. Dobra. Dijkstra, jak tam? No, biały wilku. No, biały wilku. Biały wilku. Zaraza rzuciła na nich urok. Zabić, Imperio. To jest Imperio, proszę państwa. Typowe. No, ale fajne zaklęcie, nie? Tutaj nie stosowane za bardzo. No, to jest takie... Jak na czarnoksiężnika. Filippa, zaczekaj! O, zostawcie Barta w spokoju! Masz mnie chronić, rozumiesz? Bart rozumie. Nie. Nie. O nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Nie. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał, jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko woli tak, jakby zjadła 100 starych utopców.
Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. No widzisz? Jak ja cię lubię, Barcie. Chcę ci pomóc. Pomóż mi umrzeć? Niedoczekanie. Kto powiedział, że umrzeć? O co ci chodzi? W gorącej wodzie kąpana z utopców. Albo po ogórkach. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Akurat. Akurat. Widzę cię. A ty mnie? Nie dostaniesz mnie. Chcę ci pomóc. Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Takiego dałaś? No chyba żartuję. Żywiołaka ognia? Żywiołowa jest. Dobra, kroimy go szybko. Szybko i boleśnie. Obudź się. No. Stanął w płomieniu. To nie ja jestem twoim wrogiem. Ziup. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt. Ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Pamiętam, co was łączyło, ale teraz nie jest odpowiedni moment na kłótnie kochanków. Za to świetny na wyrównywanie rachunków. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku i jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil.
To kolejny powód, żeby cię zabić. Sprawę zabijania Filipy mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym. Sytuacja się zmieniła. Teraz ona może pokrzyżować moje plany. Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który wyłupił mi oczy, żeby go ostrzec? A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi! A potem... Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. Szybciutko, patrzcie co się dzieje. Patrzcie co się dzieje. Statuetka żołnierza? Pokaż Triss statuetkę żołnierza. O, statuetkowy szlak. Dobra, ostatnie przygotowania. Teraz zobaczmy, bo mamy tak, rację stanu. Spotkaj się z Dijkstrą. Fajnie. To robimy. I jeszcze wiecie co? No przed wyruszeniem. A, spotkaj się z Yennefer i lożą czarodziejek w karczmie Jaskra. Dobra, dobra. To ja bym teraz zrobił statuetkę, później przygotowania. I rację, nie? I to jeszcze przed wyruszeniem też byśmy dziabnęli. Dobra, pewnie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.